Przegląd wydarzeń w spółkach Grupy Orlen. Jaka jest przyszłość branży motoryzacyjnej, a także co działo się podczas dni otwartych zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. O tym między innymi w naszym programie. Zaczynamy. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto kolejne wydanie Studia Grupy Orlen i najważniejsze tematy dzisiejszego wydania. Duży potencjał złóż gazu na południu. Jubileusz Orlen Laboratorium. Dzień otwarty, pełen gości. Zaczynamy od bardzo dobrych informacji, jakie docierają do nas z Bystrowic. To wieś położona w województwie podkarpackim i tamże spółka Orlen Upstream jest w trakcie tzw. testu produkcyjnego, badając złoża gazu odkryte na terenie, na którym ma koncesję na prowadzenie badań i wydobycie. A jest co badać i przede wszystkim wydobywać. Za realizację strategii w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów w grupie Orlen odpowiedzialna jest spółka Orlen Upstream. To jej pracownicy dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych odkryli kolejne w Polsce bardzo obiecujące, jeśli chodzi o wyniki wydobycia złoża gazu ziemnego na Podkarpaciu. Zawartość gazu, do którego tutaj wierciliśmy się, to jest około 98% metanu. Zasoby tego złoża szacujemy na około 2 miliardy metrów sześciennych. Będziemy oczywiście też prowadzili dalsze badania na terenie tej koncesji. Prawdopodobnie jeszcze w połowie przyszłego roku chcemy z tego placu odwiercić jeszcze jeden otwór, ponieważ zasoby są na tyle duże, że nie udaje się zczerpać tym jednym otworem, który tutaj widzimy za nami. Znaczenie odwiertu Bystrowice OU1 zarówno dla koncernu, jak i gospodarki energetycznej kraju oznacza duże korzyści. Dla Orlenu zwiększone dochody. Po drugie, zwiększone również dochody dla naszych akcjonariuszy. Po trzecie, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Poprzez to, że coraz więcej wydobywamy, powodujemy stabilność cen, co również jest bardzo istotne. A Polska zużywa 18 miliardów metrów sześciennych gazu z własnych źródeł, to jest 4 miliardy metrów sześciennych gazu, czyli to źródło, które znaleźliśmy, to jest 5% do naszego, proszę Państwa, wydobycia. Wydobycie ze złoża może trwać około 10 lat, natomiast te zasoby geologiczne koncesji PKN Orlen na Podkarpaciu szacowane są na około 10 miliardów metrów sześciennych. W przypadku Bystrowic mamy do czynienia z tak zwanym złożem wielohoryzontowym, w którym kilka warstw skalnych nasyconych jest wysokometanowym gazem ziemnym. W ostatnim tygodniu zakończono prace wiertnicze, osiągając głębokość końcową 2165 metrów. Obecnie prowadzone są prace polegające na zamontowaniu zbrojenia wgłębnego, by prowadzić eksploatację w sposób pozwalający na selektywne udostępnienie dwóch horyzontów jednocześnie. Bystrowice to kolejny w tym roku sukces poszukiwawczy po Wielkopolsce i Kujawach spółki Orlen Upstream. Dziś w programie dużo mówimy o spółkach z grupy kapitałowej, wszak to studio grupy Orlen. Pozostajemy na południu Polski, ale przenosimy się do Trzebini. Tam bowiem prezes Daniel Obajtek rozmawiał nie tylko z kadrą zarządzającą i partnerami społecznymi w spółce Orlen Południe, ale także z pracownikami firmy. Tym bardziej, że ten dzień przyniósł wiele ważnych wydarzeń dla zatrudnionych w tej spółce. Rozwój i inwestycje to kluczowe słowa dla spółki Orlen Południe. PKN Orlen stawia na rozwój aktywów produkcyjnych w południowej Polsce. Rozpoczynamy proces przekształcania Orlen Południa w centrum kompetencyjne produkcji biokomponentów dla grupy kapitałowej Orlen. Do tej pory specjalizowaliśmy się w biodieslu pierwszej kategorii. Będziemy w najbliższym okresie czasu zwiększać produkcję, ale co najważniejsze, również będziemy inwestować w instalację glikolową. Budowa instalacji glikolu propylenowego umożliwi dalsze wykorzystanie produkowanej gliceryny. Glikol to produkt powszechnie wykorzystywany m.in. w kosmetyce. Zdolności produkcyjne planowanej instalacji wyniosą około 30 tysięcy ton rocznie. Orlen Południe stanie się pierwszym producentem glikolu w kraju. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na ponad 200 milionów złotych.
Inwestycja zacznie się w 2019 roku. Planujemy skończyć tę inwestycję w 2021 roku. To będzie jedna z najnowocześniejszych inwestycji w Europie. Produkcja glikolu zaopatrzy rynek krajowy około 70%. I oczywiście też przedłuży jak gdyby żywotność i funkcjonalność tej firmy, co jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli ta firma robi EBITDA rocznie w 2017 roku 70 milionów, to wyceniamy tą inwestycję i wyceniamy, że EBITDA wzrośnie od 50 do 60 milionów. PKN Orlen zainicjował też inwestycję energetyczną w elektrociepłowni Orlen Południe w Trzebini, która wpisuje się w strategię rozwoju nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej. W ramach wzmacniania pozycji spółki realizowane są także projekty rozwojowe w zakładzie Wiedniczu. Trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji. Inwestycja jest istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Prezes Daniel Obajtek rozmawiał w Trzebini z reprezentacją partnera społecznego. W trakcie spotkania podpisano zakładowy układ zbiorowy pracy dla spółki, co kończy długi okres uzgadniania jak najkorzystniejszych zapisów regulujących ważne dla pracowników przepisy. Plany rozwojowe na lata 2018-2022 spółki były też tematem rozmów prezesa Obajtka z kadrą zarządzającą Orlen Południe, a przede wszystkim z pracownikami, którzy najlepiej znają trudną historię spółki i kłopoty, z jakimi przyszło się mierzyć w ostatnich latach. Szef zarządu Orlenu miał dla nich dobre informacje, ale też przekonywał do wspólnego, skutecznego działania na rzecz efektywności i wykorzystania korzystnych warunków, jakie stwarza zarząd PKN Orlen dla rozwoju spółki. Prezes Daniel Obajtek wręczył też dyplomy 14 wyróżnionym pracownikom Orlen Południe. Grupa kapitałowa Orlen składa się z blisko 50 spółek córek czy wnuczek. Część w 100% należy do Orlenu, pozostałe są dzielone wraz z innymi akcjonariuszami. Jednym z tych podmiotów, który od samego początku jest ważnym ogniwem grupy Orlen, jest Orlen Laboratorium. Spółka w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Z okazji jubileuszu w siedzibie spółki odbyło się okolicznościowe spotkanie. Na zaproszenie zarządu Orlen Laboratorium wziął w nim udział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlenu odpowiedzialny za rozwój i mający w swoim pionie m.in. tę właśnie spółkę, kierując do zebranych kilka okolicznościowych słów. Nie zabrakło przedstawicieli partnera społecznego i oczywiście grupy pracowników, która bez straty dla obowiązków zawodowych mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Wiceprezes Dagmara Gorzelana dziękowała za zaangażowanie, z kolei prezes Marek Witkowski podsumował krótko historię spółki i złożył pracownikom życzenia. W 2003 roku powstała spółka w ramach restrukturyzacji PKN Orlen, została wyłoniona ta spółka i przez te kolejnych 15 lat co roku właściwie dokonywane były zmiany. Ostatnie 5 lat. 5 lat to były procesy konsolidacyjne, gdzie spółka właściwie z liczącej 300 osób dzisiaj zatrudnia ponad 600 osób, czyli można spółkę Orlen Laboratorium zaliczyć do większych, czy do bodajże największych spółek analitycznych w tej części Europy. Chciałem pracownikom, ale również kadrze kierowniczej za te 15 lat bardzo podziękować za ten profesjonalizm, za to zaangażowanie i również prosić o na przyszłość o również podobne zachowania, bo wyzwania czekają nas bardzo duże. Spotkanie z okazji jubileuszu wykorzystano do wręczenia okolicznościowych statuetek zasłużonym pracownikom spółki w trzech kategoriach za całokształt pracy, osiągnięcia i postawę społeczną. W trakcie spotkania wręczono również nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym przez spółkę dla dzieci pracowników. Orlen jako lider branży, m.in. chemicznej, współpracuje z organizacjami skupionymi wokół środowisk związanych z przemysłem. Jedną z nich jest Polska Organizacja Przemysłu Chemicznego, z którą od samego początku współpracujemy przy kongresie Polska Chemia. Przyszłoroczna edycja odbędzie się po raz pierwszy w Płocku, a oficjalnie ogłosiliśmy to podczas konferencji prasowej w siedzibie naszej firmy. Szósty Kongres Polska Chemia odbędzie się 5 i 6 czerwca przyszłego roku w Płockiej Orlen Arenie. Przedstawiciele całego krajowego sektora chemicznego, prezesi i menedżerowie kluczowych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, goście z zagranicy, eksperci przez 2 dni będą debatować nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które coraz mocniej wpływają na całą gałąź gospodarki. Współudział w Kongresie Polska Chemia ma bardzo duże
znaczenie, dlatego, bo jesteśmy jedną z największych firm rafineryjno-petrochemicznych w tej części Europy. Jesteśmy bardzo rozpoznawalnym graczem na rynku polskim, ale również europejskim. Dlatego zależy nam na tym, żebyśmy mogli spotkać się i porozmawiać o przyszłości branży petrochemicznej, branży chemicznej właśnie w Płocku. W dotychczasowych 5 edycjach kongresu wzięło udział prawie 2,5 tysiąca gości, przeszło 200 panelistów i ponad 130 wystawców. Tematyka kongresu jest co roku skupiona wokół zagadnień ogólnogospodarczych, rozwojowych i sektorowych. To największe i najważniejsze wydarzenie sektora chemicznego w Polsce, ale nie tylko, bo jest to jednocześnie największe wydarzenie tej branży w Europie Centralnej. To jest dość istotne wydarzenie z kilku powodów. Przede wszystkim skupia wokół siebie w ciągu 2 dni istotnych debat najważniejsze przedsiębiorstwa tego sektora, wszystkich uczestników rozmawiających, dyskutujących o problemach, wyzwaniach, ale też szansach rozwojowych przemysłu chemicznego w Polsce. Polska chemia ma to do siebie, że tak naprawdę od wielu lat nabrała wymiaru międzynarodowego dosyć istotnie. To znaczy nie mówimy, nie dyskutujemy już o tylko i wyłącznie lokalnym wymiarze, natomiast o wielu czynnikach, które wpływają bezpośrednio na rozwój tej branży. Organizacja kongresu w Płocku, gdzie bije serce zakładu produkcyjnego Orlenu, to nie przypadek. To jest również szansa dla lokalnych firm, dla lokalnych przedsiębiorców, którzy tutaj działają na rynku lokalnym. Zaistnienia również poprzez fakt wymiany doświadczeń, wymiany swoich ofert, współpracy z innymi przedsiębiorcami działającymi na terenie innych miast w Polsce i też pamiętajmy, że ma to zasięg międzynarodowy, czyli jest szansa również współpracy na rynku międzynarodowym. To również jest pokazanie walorów miasta Płocka. Dla wszystkich osób, które będą uczestniczyły w kongresie Polska Chemia, możemy pokazać walory turystyczne naszego miasta. Możemy pokazać nasze płockie ulice, naszych restauratorów, nasze płockie zabytki. To też jest również szansa na zaistnienie miasta Płocka na arenie również międzynarodowej. W trakcie kongresu zostanie wręczony także tytuł ambasadora polskiej chemii w ramach kampanii Polska Chemia. Jest to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym polską chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora. PKN Orlen uzyskał ten tytuł w 2016 roku. Przyszłość przemysłu samochodowego ciągle przed nami. To główny wniosek wynikający z konferencji, która odbyła się w Pradze, a jej patronem był Unipetrol. Było dużo rozmów na temat paliwa przyszłości, ale także ogólnych rozważań próbujących zdefiniować przyszłość branży motoryzacyjnej. Innowacyjne paliwa, car sharing czy automatyczna i samoczynna jazda samochodów to tylko kilka tematów tegorocznej edycji Reactions Conference 2018, która odbyła się w Pradze. Publiczność, ponieważ konferencja była dostępna dla każdego, z zaciekawieniem słuchała opinii ekspertów, producentów, innowatorów, ale również naukowców. Podczas panelu poruszającego temat przyszłości przemysłu samochodowego rozmówcy podkreślali, że auta przyszłości będą bardziej samodzielne i inteligentne. Przyszłość to nie tylko car sharing, ale bardzo indywidualne podejście w produkcji samochodów. Wyzwaniem dla producentów będzie takie zaprojektowanie linii produkcyjnej oraz wykształcenie kadr do produkcji, aby spełnić oczekiwania klienta przyszłości i jego indywidualne preferencje dotyczące samochodów. Podobnie jak to, z czego będą wytworzone auta. Dziś 150 kg wagi każdego samochodu to plastik. Więcej elementów w przyszłości ma być wytworzonych z polimerów. 46% aut sprzedawanych przez Toyotę to hybrydy. Blisko 50 firm współpracuje nad projektem aut wodorowych, a z kolei o 95% w ciągu 10 lat zmniejszono koszty produkcji aut napędzanych wodorem. Na jednym baku taki samochód może przejechać około 500 km, a ładowanie trwa nie więcej niż 3-4 minuty. Konferencja dawała możliwość udziału w różnych dyskusjach. Oprócz wiodących tematów, goście i odwiedzający Reactions mieli szansę, aby z bliska przy pomocy wirtualnej rzeczywistości zwiedzić inteligentne, polimerowe miasto, obejrzeć elektryczną Toyotę Mirai czy zagrać w piłkarzyki z maszyną. Bez względu na pogodę czy okres roku, to zawsze jest dzień wyjątkowy i interesujący. Bo to dzień otwarty. Po raz ostatni w tym roku zaprosiliśmy do naszego zakładu tych mieszkańców Płocka i okolic, którzy z zaciekawieniem rozmyślają, co takiego kryje się za tak zwanym płotem i bramami zakładu produkcyjnego. Teraz w naszym programie o dniu otwartym, bez tajemnic. Miniona październikowa sobota była jednym z ostatnich dogodnych terminów, także ze względu na uroki jesieni i kaprysy pogody, by zobaczyć to, co na co dzień pilnie strzeżone i bez dostępu dla postronnych osób.
Pół tysiąca gości miało okazję zobaczyć zakład produkcyjny w Płocku podczas krótkiej wycieczki autokarowej z przewodnikami oraz spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu na poligonie zakładowej Straży Pożarnej. Gospodarze tego terenu jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla odwiedzających zakład atrakcje, które jak zwykle robiły największe wrażenie na najmłodszych uczestnikach wycieczki. Oprócz tego zainteresowanie małych i dużych postarało się Biuro Ochrony Środowiska wraz z Sekretariatem Programu Odpowiedzialności i Troska, które przygotowało ekostrefę, a w niej konkursy z nagrodami oraz prelekcje na temat sokołów, rarogów, myszołowów i pustułek ptaków spotykanych na terenie zakładu produkcyjnego. Dzisiaj się zwiedza Orlen w miejscu, gdzie pracują nasi rodzice. Tu są różne atrakcje i widzieliśmy kominy i jak powstaje paliwo. Teraz idę na koło Fortuny. To jest takie koło, na którym, które jest tęczowe, na którym są napisy. Na przykład można wygrać plecak albo miarkę i się kręci. Na przykład wyląduje kamizelka i się dostaje kamizelkę. Bardzo fajna okazja, żeby przyjść, zobaczyć nasz zakład od środka. Na co dzień pracuję w biurowcu, więc rzadko mam okazję zobaczyć to, co się dzieje za płotem, jak to się u nas mówi. Fajna sprawa, polecam każdemu. Myślę, że raz przynajmniej warto, pracując w Orlenie, zobaczyć od środka, jak to wygląda. Najbardziej mi się podobało pogłaskanie sowy i chodzenie na drabince i na spinaczce. Wszystko mi tu się podoba. Najbardziej mi się podobało, jak pan puszczał sokoła, a później gwizdał i on wracał. Fajna impreza, było bardzo fajnie. Bardzo długo czekałam na to, żeby się dostać na te dni otwarte. Nie wiem, czy teraz miałam szczęście, czy było więcej tych autobusów. W każdym razie dostałyśmy się, ja i moja córka. Objechałyśmy autobusem cały zakład. Fajnie było to zobaczyć. No i tutaj te imprezy na tym terenie, naprawdę jestem pełna podziwu za tą organizację, bo to jest naprawdę fajnie zorganizowane. Dzieciaki się nie nudzą. Podczas wydarzenia wręczono także nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla laureatów konkursu plastycznego organizowanego przez obszar BHP. Stałym elementem dnia otwartego jest też propagowanie zdrowego trybu życia, dlatego ci, którzy mieli ochotę, mogli siłą własnych mięśni wykręcić sobie świeży, owocowy koktajl. Dla spragnionych bardziej kalorycznego posiłku była grochówka, która w chłodny dzień cieszyła się nie mniejszą popularnością. Kolejny dzień otwarty zakładu produkcyjnego w Płocku dopiero w przyszłym roku. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiega już końca, a kolejna porcja informacji w następnym programie informacyjnym, na który już dziś zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.